jeśli chodzi o to mszanskie ściganie. Wasze doświadczenie zgromadzone przez ostatnich, myślę, kilka ładnych lat powinno zaprocentować jutro i pojutrze. Mamy taką nadzieję. Zobaczymy. Będzie trudno, ale będziemy walczyć. Reprezentujecie barwy Automobil Klubu Ziemi Chłodzkiej, zatem przed wami podwójne wyzwanie. No dokładnie. Będziemy chcieli się tutaj zaprezentować, zwłaszcza, że to nasze okolice, nasze rejony. Debiutowałem tutaj, więc parę ładnych lat temu, więc będziemy chcieli jechać szybko, ale do mety bezpiecznie. Drodzy Państwo, załoga Automobil Klubu Ziemi Chłodzkiej, Paweł Winczaszek i Jarosław Kochut już zjechała z rampy startowej, a teraz załoga z numerem 6 dobraliśmy, natomiast jazda po ciemku to, no, to jest duża lekcja do odrobienia, bo strasznie, zwłaszcza na tym Boboszowie jechaliśmy powoli. Znaczy ja jechałem powoli, na spalone już było troszkę lepiej, ale tam jakieś sary nam wyskoczyły. Także nic, no, Waldek Janecki nam uciekł bardzo mocno, także z nim nie ma opcji się ścigać. Także no jutro mam nadzieję, że nasze tempo będzie troszkę lepsze niż to, co było w nocy, także najważniejsze, auto jest całe. No nic, jedziemy się zobaczyć, co z samochodem i będziemy się szykować na walkę na trzecich odcinkach. Dzięki i powodzenia.
Bardzo dobrze. W nocy troszkę wolniej, ale tak poza tym bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że tak bardzo dobrze, że wywalczyliście drugie miejsce w HR3. O wręczenie pucharów poproszę Jacka Puterko, naszego wicedyrektora rajdu. Tytuły sobie zapewniliśmy. A to bardzo duże gratulacje. Tytuły, myślę, że tytuły mistrzów Polski w klasie. Tak, tak. Drodzy Państwo, i będzie zatem, jak coś czuję, kolejna załoga świętowała sukces dzisiaj na afterparty w hotelu Zieleniec. Załoga Automobil Klubu Ziemi Kłodzkiej z numerem 44. Paweł Winczaszek i Jarosław Kochut, mistrzowie Polski w HR3. Drugie miejsce w klasyfikacji HR3, ale to także przypieczętowane mistrzostwo Polski w sezonie 2016. Sezon się jeszcze nie skończył. Do rozegrania jeszcze rajd Arłamów. Ostatnia runda Castrol Intercars rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Załoga Automobil Klubu Ziemi Kłodzkiej, Winczaszek, Kochut, mistrzowie Polski.